No i piwniczka jest przygotowana, wysprzątana. Tak mi to wyszło. Tutaj przyniosłem sobie na próbę ten pierwszy moduł. Też mam już podkowę zrobioną. Tułaczki na dole. O, na jaki sprzęt. Żeby nie stawać na betonie, nic nie skłaść. Tu widzimy, są cegły na dole. Tutaj była skrzynia kiedyś na ziemniaki, w tym miejscu, gdzie są te cegły. Tu się węgiel trzymało, słoiki z kompotami. Ale teraz to będzie makieta modułowa. Robiłem z czego miałem, z takich odpadów. I właśnie tak to będzie wyglądało. Takie będę skrzynki robił, metr na pół metra. To się to już zanoszę do góry, do domu. Z szopy przyniosłem na przymiarkę tylko. I tutaj będzie łuk. Toru łuk będzie szedł, bo tu będzie taki most wiszący zrobiony. I tak to właśnie będzie wyglądało. I tam potem będę łączył po kolei sobie do domu, coś tam grzebał. Tu będę przynosił, tu będę łączył na stałe. Tu akurat jest wszystko dobrze zrobione. Zbyt dużej szczeliny tutaj nie ma, tutaj nie trzeba nic dawać. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest akurat. Skrzyneczkę biorę na chatę i będzie gotowa. I pomału sobie będę w domu grzebał. Tutaj właśnie będzie ta remiza kartonowa. Nie wiem, jak ona mi tutaj wytrzyma w tej piwnicy. Karton, ale tam lakierem do włosów trochę ją spryskałem. Zabezpieczyłem, ale czy to coś da, to nie wiem. Ale niestety w mieszkaniu nie mam gdzie tej remizy trzymać. Także przyjdzie tu. A jak ona tu będzie reagować na temperaturę? Na pewno będę chciał, jak ten trójkąt tam jest nad oknem szpic, do zimy tam będę chciał zapiankować jeszcze tylko. Bo tutaj ma lewą stronę, prawą, tutaj nic nie ma w ogóle. To tam mamy okno i wyjście na zewnątrz, na dwór. Bo boki to się jakoś trzymają. Jakoś tutaj z boków wiatr. Temperatura nie powinna nic tutaj działać. No zobaczymy, jak to będzie. Jak to się zrobi w praktyce. Wszystko, prawda? No, to by było tyle. Teraz dzisiaj do domu zanoszę ten modułek. Znaczy, bo dzisiaj może tory sobie tylko na razie przymierzę, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale już podkowa zrobiona, półki na dole są zrobione. I gra gitara. No i pierwszy moduł tak będzie wyglądał. No i brakło mi desek. Wszystkie deski zużyłem, resztki odpadów zużyłem, co miałem. No ale niestety ważne, że jest już wszystko przygotowane. Ważne, że jest wszystko przygotowane do końca. Także pomału sobie można już teraz grzebać przy modułach.